Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie, w trwającej oktawie uroczystości Bożego Narodzenia, pochylamy się szczególnie nad słowami z Ewangelii Świętego Jana. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Kłaniamy się Tobie, klękamy przed Tobą, przed Słowem, które stało się ciałem, przed Słowem, które jest też ukryte i obecne w Najświętszym Sakramencie, w tej białej hostii, w tym ciele, które spożywamy jako ciało Chrystusa, jako Twoje ciało, Panie, którym się karmimy. Dziękujemy Ci za to Boże Narodzenie, które dokonuje się w czasie każdej Eucharystii, gdy Słowo staje się ciałem, gdy na ołtarzu hostia staje się Twoim ciałem, staje się naszym pokarmem. To właśnie na słowa kapłana w czasie mszy świętej wstępujesz z nieba, aby być razem z nami. To właśnie kapłańskie ręce, to właśnie kapłańskie słowa sprowadzają z Ciebie z nieba na ziemię. Tam, gdzie na świecie czy w Europie brakuje kapłanów, tam nie ma Eucharystii. Tam nie głosi się już słowa, które stało się ciałem. Tam nie karmi się ciałem Chrystusa. Trzeba nam dzisiaj modlić się o powołania. A dla nas, którzy korzystamy z posługi kapłanów, dziękować, aby dzięki tej posłudze Boże Narodzenie dokonywało się zawsze wtedy w nas, gdy karmimy się Twoim ciałem, gdy karmimy się Twoim Słowem, aby dokonywało się ono w czasie każdej mszy świętej, kiedy otwieramy się na Ciebie, kiedy przyjmujemy Ciebie do siebie i kiedy w nas stajesz się ciałem. Panie Jezu, zgromadziliśmy się w ten czwartkowy wieczór w naszym jarosławskim opactwie oraz przed radioodbiornikami, aby modlić się dzisiaj w intencji powołanych, aby modlić się też za przyczyną Matki Najświętszej na Różańcu o nowe i święte powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego. Otaczamy modlitwą wszystkich realizujących drogę powołania, naszych księży biskupów, Adama, Józefa, Stanisława, Krzysztofa, naszych proboszczów, wikariuszy. Otaczamy naszą modlitwą kapłanów zmagających się z różnymi problemami. Prosimy dla nich o wytrwałość. Wspominamy także w naszej modlitwie tych kapłanów, których Pan Bóg postawił na naszej drodze. A dla tych, którzy zakończyli już swoją ziemską posługę, wypraszamy chwałę nieba. Dla księdza Jerzego, którego pogrzeb dzisiaj był w naszej przeworskiej bazylice, również wypraszamy chwałę nieba. I w tych wszystkich intencjach, które są bliskie naszemu sercu, nam tutaj obecnym w tym jarosławskim opactwie, i wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy włączają się do naszej modlitwy różańcowej. Przypomnę jeszcze numer telefonu do studia, do radia 16 621 65 15. 16 621 65 15. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będziemy rozważać tajemnicę światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest. Sam bez grzechu zanurza się w wodach Jordanu, w których pływają nasze grzechy. Gdy został ochrzczony i wyszedł z wody, a otworzyły się nad nim niebiosa, wszyscy usłyszeli z nieba głos Ojca: oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. A zatem jest to jakby powtórzenie raz jeszcze słów Jana: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Chcemy dołączyć także do modlitwy przy tej tajemnicy także intencje naszych radiosłuchaczy, które zostały nam już przedstawione, o nawrócenie dzieci, uwolnienie Damiana od alkoholizmu i uzdrowienie relacji w rodzinie, o nawrócenie męża, przemianę serca, zdrowie i miłość, a także potrzebne łaski dla całej rodziny oraz ratunek dla małżeństwa Agnieszki i Tomka, o Boże błogosławieństwo dla kapłanów z parafii Sieniawa, a w szczególności dla księdza Dawida, który obchodził wczoraj swoje imieniny, za duszę zmarłego Jana w dniu urodzin i śmierci oraz za zmarłych z rodziny ziemiańskiej, z Milczy, o zdrowie i łaski potrzebne dla siostry Teresy, o nieustanną opiekę Bożą dla Kornelii, Jakuba i Klaudii, o zdrowie i łaski potrzebne dla ojca Witolda. Prosimy o poprowadzenie modlitwy. Ojcze nasz, prosimy o poprowadzenie modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Na gody weselne w Kanie Galilejskiej zaproszono również Jezusa i Jego uczniów. Była tam też Matka Jezusa. Dzięki interwencji Maryi wodę nagromadzoną w 6 stągwiach Jezus przemienił w wino, by wybawić z kłopotu gospodarzy wesela. Maryja pierwsza uwierzyła w cudotwórczą moc swojego boskiego Syna. Echem tej wiary jest macierzyńska wskazówka skierowana przez nią do Kościoła wszystkich czasów. Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam nakaże. Jezus w Kanie objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I przy tej tajemnicy polecamy także intencje naszych radiosłuchaczy, już przedstawione. O obfitość łaski Bożej oraz światło Ducha Świętego dla rodziny Marty i Zdzisława, o zdrowie, siły i potrzebne łaski dla Czesławy i Kazimierza
oraz całej rodziny, o uzdrowienie zięcia Macieja z agresji wobec rodziny, o potrzebne łaski dla całej rodziny, o dobre wyniki badań dla Sebastiana, o zdrowie i opiekę dla Wiktorii z Milczy, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i świętych patronów dla Anny i Krzysztofa, zawierających dzisiaj sakrament małżeństwa, oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Rafała i jego rodziny. Prosimy o poprowadzenie modlitwy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje, Chrystulestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Błaga za wspólną modlitwę, modliła się Maria z Goraja. Zapłać. Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus, wędrując po Palestynie, nauczał i głosił nadejście Królestwa Bożego na ziemi oraz wzywał do nawrócenia: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ludzie obciążeni winami, zbliżający się z ufnością do Niego, doznawali odpuszczenia grzechów. W świetle tych wydarzeń odkrywamy początek tajemnicy miłosierdzia. Jezus Chrystus, bogaty miłosierdziem, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi sakrament pojednania, nieustannie realizuje swój plan zbawienia aż do skończenia świata. Włączamy do modlitwy intencje naszych radiosłuchaczy o zdrowie, opiekę, błogosławieństwa i potrzebne łaski dla 98-letniej Józefy z Milczy, o błogosławieństwo Boże dla Łukasza i Aleksandry w drodze powrotnej do domu. Intencja dziękczynna za wszystkie osoby, które pracują w Radio Fara i za wszelką posługę. O mądrość i potrzebne łaski dla personelu medycznego oddziału COVID szpitala MSWiA. O zdrowie dla Anny. Dziękuję Bogu za opiekę i zdrowie, za otrzymane łaski w roku 2021 dla całej mojej rodziny oraz błogosławieństwo dla ich rodzin. O życie wieczne dla Lidii i Piotra Jabłecki oraz o nawrócenie córki. Prosimy o poprowadzenie modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Lucyna z parafii Babic. Bóg zapłać, dziękujemy. Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Przemienienie na górze Tabor w pełnym słowa znaczeniu jest tajemnicą światła. Apostołowie uniesieni zachwytem wpatrywali się w oblicze Chrystusa promieniujące chwałą bóstwa. Głos Ojca Niebieskiego wezwał ich, aby słuchali Jego Syna umiłowanego. Nie traćmy nadziei w momentach niepowodzeń. Pamiętajmy wtedy, kim jest Chrystus i co nam nakazuje Bóg, nasz Ojciec. Włączamy do modlitwy intencje naszych radiosłuchaczy. Modlimy się o dary Ducha Świętego dla Elżbiety, Jacka i Szymona, Gabrieli, Dominika oraz o pomoc w nauce i w pracy, o uzdrowienie Marii, pokój serca i dobre wyniki badań, o szczęśliwą i bezpieczną podróż dla Marcela, Moniki i Kamila oraz o dary Ducha Świętego dla rodziny, o zdrowie duszy i ciała dla dzieci i licznych wnuczków oraz wszystkich polecających chorych w rodzinie i znajomych, o nieustanną opiekę Bożą, potrzebne łaski oraz obfite błogosławieństwo dla Zbigniewa, który w dniu wczorajszym obchodził rocznicę urodzin, o nawrócenie i dar spowiedzi dla Dionizego oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w pracy. Prosimy o poprowadzenie modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Jezus, ustanawiając Eucharystię, stał się dla nas pokarmem. Poprzez wieki urzeczywistnia tę ofiarę i nieustannie posila nas swoim ciałem oraz krwią pod postaciami chleba i wina, abyśmy nie ustali w drodze do nieba. W świetle tej tajemnicy uświadamiamy sobie Jego przeogromną miłość do każdego z nas. On powiedział:
Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne. Włączamy intencje naszych radiosłuchaczy do wspólnej modlitwy o życie wieczne i Boże miłosierdzie dla zmarłych rodziców Macieja i Józefy, teściów oraz dziadków, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Rafała i jego rodziny, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Agi, Joanny, Rafała, Karola i Andrzeja, o pozytywne załatwienie ważnej sprawy. Dziękczynna za przeżyte lata i miniony rok z prośbą o błogosławieństwo na kolejny 2022 rok. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny, załatwienie trudnych spraw i wieczną radość dla zmarłych oraz o życie wieczne z Bogiem dla zmarłego księdza Jerzego Osolińskiego pochodzącego z Przeworska, którego pogrzeb odbył się dzisiaj. Prosimy o poprowadzenie modlitwy. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, modliła się Stanisława. Szczęść Boże. Bóg zapłać za modlitwę. W tych wszystkich naszych intencjach, tych przedstawionych przez radiosłuchaczy, tych, które nosimy w głębi naszych serc, nas tutaj obecnych w jarosławskim opactwie, powierzajmy się wstawiennictwu Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gasić potrzeb naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpi. Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Yeah.
pasterze mi.